siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Trzecia część 24 odcinka. Mówiliśmy o tym, co się dzieje w europejskich pucharach i co się działo będzie w kolejnym sezonie. Mówiliśmy o tym, co na górze tabeli, a w zasadzie w środku tej górnej połówki, tak można to chyba nazwać, czyli o walce o play-offy. No to czas teraz wreszcie zająć się tym, co na dole tabeli, bo tam nie mniej ciekawie, jeśli nawet nie jeszcze bardziej ciekawie. Skład się oczywiście nie zmienił, także Michał Kwiatkołem-Noski przy mikrofonie. Po raz trzeci już witający się z Państwem w tym odcinku Piotr Złoch. I po raz trzeci Filip Korfanty. Ostatnie trzy zespoły przede wszystkim walczące o utrzymanie, a do tego też zespoły walczące o uniknięcie barażu, o czym często się zapomina. No dużo się działo przez ostatni tydzień w Plus Lidze, bo mieliśmy aż dwie kolejki. I o ile ta kolejka środowa, jeśli chodzi akurat o te trzy ostatnie miejsca, wiele nam tutaj nie zmieniła i nie wyjaśniła, no to już zupełnie co innego mieliśmy w weekend. A przede wszystkim chodzi nam tu o mecz Espadonu z BBTS-em Bielsko. Mecz, którego wynik dał, myślę, dużo radości kibicom z Bielska i dużo smutku, a przede wszystkim obaw kibicom z Bydgoszczy. Tak, na pewno dużo smutku kibicom z Bydgoszczy. Czytałem wypowiedź Jakuba Bednaruka o tym, że oni już nie walczą o uniknięcie baraża, a oni jedynie walczą o to, żeby to miejsce w barażach utrzymać. Tej konkretnej sytuacji też personalnej Bydgoszczy, no to ja zastanawiam się, czy oni byliby takim jednoznacznym faworytem baraży. Czy oczywiście, no jeżeli chodzi o klasę sportową, no to to jest, myślę, że przewaga dość znacząca, natomiast drużyna trochę rozbita, trochę różnych już rozwiązań szuka Kuba Bednaruk, jeżeli chodzi o zestawienie linii przyjęcia przede wszystkim, no bo jeżeli chodzi o tam pozostałe pozycje, no to jest to w miarę stabilny układ. No ale to na tym przyjęciu specjalnej mocy ofensywnej nie ma. Nie wiem, czy ten potencjalny baraż z zwycięzcą pierwszej ligi, który oczywiście będzie chętny, żeby w Plus Lidze wystąpić, nie wiem, czy to jest miejsce, gdzie oni są faworytem. Co wy o tym sądzicie? Trudno powiedzieć, no bo nie widzimy, jak wyglądają mecze pierwszej ligi na co dzień. Patrząc na skład personalny tych drużyn, które w pierwszej lidze jednak gdzieś tam walczą w tym momencie o najwyższe miejsca. Zresztą, może zanim o tym, to w ogóle zacznijmy od tego, że nie wiemy, które zespoły w ogóle chciałyby w tym barażu zagrać, bo pamiętajmy, że to jednak najpierw muszą one zostać niejako dopuszczone, muszą zgłosić swoją chęć akcesu do Plus Ligi. I wydaje mi się, że mówiło się, że to z takich klubów chyba nie ma zbyt wiele. Wydaje mi się, że tylko dwa kojarzy, czyli AZS Częstochowa i Stal Nysa, przy czym Stal Nysa wiemy, że już odpadła z playoffów w pierwszej lidze, także do czwórki nie weszła i tym samym jakby sama się wyeliminowała z takiej ewentualnej możliwości. No a patrząc na Częstochowę, no to oczywiście jak na pierwszą ligę skład jest to faktycznie mocny, bo jest tam wiele nazwisk z przeszłością plus ligową, ale jednak w starciu z Bydgoszczą to Częstochowa miałaby być faworytem? No nie wiem, powiem szczerze, wydaje mi się, że chyba jednak nie, o ile oczywiście jeśli chodzi o drużynę Łuczniczki mielibyśmy pełen skład dostępny, bo ostatnio też znowu kolejne problemy zdrowotne w tej drużynie. Tak, czytałem o tym, że na 6 tygodni wypadł trzeci przyjmujący, znaczy trzeci oczywiście najmniej w sumie grający, ale no, ostatni z nadających się właściwie do gry na przyjęciu. Czy w zasadzie, jeżeli licząc wszystkich przyjmujących, którzy od początku sezonu w Bydgoszczy grali, czy byli w składzie, no to piąty wręcz, tak? Jeszcze licząc po drodze Batarzyma też. I tak, można powiedzieć, że piąty, ale obecnie tak się to wszystko układa, przekłada, tasuje, że no Kacper Bobrowski, który wypadł, był w sumie trzecim przyjmującym, teraz zostałaś tylko para. No, jedyny plus jest taki, że Jakub Bednaruk nie musi się zastanawiać, chyba że dłużej będzie forsował pomysł z Pawłem Grycem na przyjęciu, ale ostatnio on na przyjęciu nie grał i w sumie ciężko powiedzieć dlaczego. Czy trener Bednaruk się zdecydował zrezygnować z tego wariantu po tym, jak chyba średnio wypaliło to w meczu na przykład z Zaksu, czy może jakieś tam inne kwestie decydowały? No, sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka Bydgoszczan i nie zazdroszczę kibicom z Bydgoszczy, zwłaszcza że jak zobaczymy na ich kalendarz, teraz przyjeżdżają na Podpromie. Okej, Resowia może ostatnio nie prezentuje się jakoś świetnie, ale trzeba zauważyć, że to są mecze wyjazdowe, które oni przegrywają, a na Podpromie grają w miarę dobrze. Zwłaszcza różnice widać w zagrywce, no a potem Bydgoszcz zagra jeszcze z Olsztynem, z Lubinem, z Gdańskiem, także sytuacja bardzo trudna. Właśnie, ten terminarz jednak sprzyja Bielsku, no bo wiemy, że BBTS ma 3 punkty mniej wciąż, no ale właśnie, te 2 punkty, niezwykle cenne, 2 punkty, które Bielsko wywalczyło sobie w meczu ze Spadonem, sprawiają, że to są 3 punkty mniej, no a przed Bielskiem przede wszystkim teraz mecz z Kielcami, to taki mecz, no w którym jak to się mówi, jak nie teraz, to kiedy, jak nie tu, to gdzie, tak?
jeżeli chce się w tej lidze mieć szansę jeszcze utrzymania i powalczyć o awans, no to z tymi ostatnimi Kielcami po prostu wygrać za te 3 punkty trzeba. Jedna myśl mi się nasunęła po tym zwycięstwie, sobotnim zwycięstwie BBTS-u, a mianowicie trochę przewrotny jest ten los, że w momencie, gdy BBTS miał 8 spotkań przegranych bez punktu, zwolniony Rostislav Hudik, wtedy faktycznie jak trener Gradowski wszedł już, powiedzmy, przeszedł z roli asystenta do roli już głównego szkoleniowca Bielska-Białej, no to postawił na Polaków. Czyli postawił na Kubę Buckiego, postawił na Piotrka Łukasika, postawił na Bartka Janeczka, gdzieś tam w tym zestawieniu raczej szukał. Natomiast, co ciekawe, no ten mecz akurat ze Szczecinem, no to wygrali tak naprawdę Wiaczesław Tarasow i Olek Krikun. No i tu jest pewien paradoks, że okazuje się, że chyba nie ma co jakichś tam negatywnych emocji czy zadr trzymać w sobie. Po prostu zagraniczni przybysze ze wschodu po prostu pracowali ciężko i zasłużyli na to, żeby szansę w podstawowym składzie otrzymać. No i teraz bardzo ważne punkty to oni pomogli zrobić tak naprawdę Bielsku w starciu ze Szczecinem. No i pokazuje to wbrew pozorom, że Bielsko wcale nie ma aż takiej słabej drugiej szóstki, no bo jest Bucki, który potrafił zagrać bardzo nieźle w momencie, gdy postawił na niego Gradowski. Jest Tarasow, który gdzieś tam siedział na ławce, ale teraz zagrał bardzo dobry mecz ze Szczecinem. No jakieś tam rezerwy ma na pewno Gradowski, któremu życzymy powrotu do zdrowia akurat, bo jakieś problemy chyba z sercem. Tak, trener Gradowski nie udał się z zespołem do Szczecina, ponieważ w dniu wyjazdu trafił do szpitala. Tak jak można się dowiedzieć m.in. z tweeta Jakuba Bednaruka, to właśnie przez jakieś problemy z sercem. Także no, życzymy trenerowi zdrowia i szybkiego powrotu na łapkę trenerską. No dokładnie, życzymy, a no, nie da się ukryć, że sytuacja bielska jest jaka jest i każdy mecz jest ważny, więc no właśnie przy takich problemach to akurat no nie jest to zawód najbardziej, powiedzmy, odpowiedni dla osoby, która ma takie problemy, więc mam nadzieję, że to tylko jakaś sytuacja przejściowa, tymczasowa, jakiś chwilowy problem, a nie coś poważniejszego i oczywiście życzymy dużego zdrowia. No i tym większe brawa dla Bielska, że też bez swojego pierwszego trenera, bo zespół prowadził przecież w meczu ze Spadonem asystent, mimo to sobie poradzili. No Rosjanie wrócili do tego składu już nawet nie teraz, ale to już jest efekt ostatnich kolejek, gdzie na początku tam chyba właśnie jeszcze dostawali szanse z ławki, je wykorzystywali. No i fakt, że to na poziomie takim, na jakim się dało, pewnie też wynikało to gdzieś z budżetu i tak dalej, ale jednak to Bielsko stworzyło sobie dość szeroki skład i widać, że to jednak gdzieś procentuje w pewnym momencie, bo gdy jednemu zawodnikowi gra nie idzie, to inny potrafi pociągnąć. Były mecze, w których właśnie to czy Jakub Bucki, czy Bartek Janeczek, no czy przede wszystkim Piotrek Łukasik, który akurat teraz zagrał wyjątkowo słabo jak na siebie, to oni ciągnęli drużynę, to oni im głównie Bielsko zawdzięczało punkty, no to tym razem z kolei gdzieś tam spłacają się ci Rosjanie, którzy po tym nieudanym początku sezonu na dłuższy moment stracili swoje miejsce w składzie. No więc całkiem przyzwoity i dość szeroki skład, przynajmniej już od kiedy Bielsko zaczęło punktować, to wygląda to naprawdę nieźle. Też poza postaciami, które gdzieś już, powiedzmy, wyróżniały się w ostatnich, nie wiem, 10 kolejkach, to mamy też nową postać, która się w Bielsku zaczęła wyróżniać, a mianowicie środkowy, Cedzyński, rocznik 90, więc może już nie aż taki młody, co jest trochę paradoksem, no bo śmieję się, że ja akurat jestem w roczniku 90 i za starą osobę się nie uważam, ale tak od strony czysto siatkarskiej faktycznie nie jest to już jakiś tam młody talent, on też z perturbacjami, to jego przejście z siatkówki juniorskiej do seniorskiej chyba nie wyszło do końca tak, jak powinno. On jest wychowankiem PGS Krybełchatów, jeżeli dobrze kojarzę. Jeśli dobrze pamiętam, to w Skrze Bełchatów funkcjonował jako przyjmujący. To też ciekawe. Warunki fizyczne imponujące, bo 2.11. Nie mieliśmy za często okazji oglądać Bielska w ostatnich kilku spotkaniach, natomiast od strony czysto statystycznej wygląda świetnie. Niestety nie będziemy też mieli okazji obejrzeć właśnie w tym niezwykle ważnym meczu z Kielcami, nad czym osobiście mocno ubolewam, bo pewnie nie będzie to pojedynek, starcie gdzieś na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o same umiejętności siatkarskie, no ale pod względem emocji, pod względem po prostu ważności, no to myślę, że powinniśmy taką opcję dostać. No to może pojedziemy do Bielska Białej, żeby zobaczyć ten spektakl na żywo. Co wy na to? Niestety napięty grafik niestety mi akurat chyba nie pozwoli, a chętnie bym się naprawdę wybrał, zwłaszcza, że zdarzyło mi się już w hali pod Dębowcem gościć i wspominam to bardzo miło. Ja również wspominam bardzo miło, no i pytanie, czy swoją halę
po tym bardzo istotnym meczu z Kielcami Bielszczanie też będą wspominać miło, tak? Czy inaczej, czy ci zawodnicy, którzy w tym sezonie mieli okazję grać, to czy zapamiętają tę halę pozytywnie, bo utrzymają się w lidze? Czas pokaże. I wracając jeszcze do tego meczu w Szczecinie, no to tak, faktycznie Piotrek Łukasik tym razem nie zachwycił. No i chyba trzy postaci tak naprawdę zdecydowały o tym, że Bielsko-Biała no, poradziła sobie ze Szczecinem w tiebreaku. No to właśnie Wiaczesław Tarasow już wspomniany, Bartosz Cydzyński i Olek Krikun, 42% skuteczności, natomiast no, punktowo był najlepiej punktującym zawodnikiem Bielska-Białej. No i Szczecin, który akurat ograł Kielce, no bo to też tak wracając może trochę do środy, Spadon Szczecin na wyjeździe ograł Kielce, no i wydaje mi się, że tym dwumeczem Kielce już pogrzebały swoje szanse na wyjście z tej trudnej sytuacji. Jasne, no niby ten bezpośredni mecz z Bielskiem Białą, no ale poza tym bardzo trudny terminarz też, trudniejszy chyba nawet niż Bielska. Teraz raczej faworyci czekają drużynę z Kielc. Ja już myślę, że to już jest tyle, jeżeli chodzi o Kielce. Ja myślę, że to trochę tak zaczyna wyglądać, że Kielce ewentualną wygraną nad Bielskiem w swojej sytuacji mogą i tak nie poprawić. Raczej to zwycięstwo nie uratuje, natomiast to jest mecz trochę o życie dla Bielska Białej. No i z tego meczu tak finalnie zwycięsko może wyjść chyba tylko drużyna z hali pod Dębowcem. No patrząc na ich terminarz, no to tam jeszcze zostaje Zaksa, Skra, Trefl, ale na koniec rundy zasadniczej oni spotkają się z Zawierciem. Także to na pewno mają przy sobie takie dwa spotkania, które ewentualnie jeszcze mogą wygrać, a już najbliższa wygrana ewentualna z Kielcami sprawi, że będą mieli tyle samo punktów co Bydgoszcz, która ma bardzo trudny terminarz, więc tu jak najbardziej Bielsko jeszcze ma o co walczyć, natomiast Kielce moim zdaniem już swoje szanse pogrzebały. Tyle samo punktów i tyle samo zwycięstw, na to też trzeba zwracać uwagę, o tym czasem się zapomina, ale właśnie w przypadku takiej samej liczby punktów te zwycięstwa się najpierw liczą. No i w tej sytuacji będzie oznaczało, że będzie się trzeba zwrócić już w stronę setów. A dlaczego mówię o tych zwycięstwach? No też dlatego, żeby niejako przejść troszkę do tego, co wyżej. No bo tam, jak się spojrzy na tabelę, no to w tej strefie barażowej nadal Zawiercie, ale o tym już mówiliśmy wielokrotnie, że to jest klub, który ten terminarz ma zdecydowanie najłatwiejszy. No tak, najsłabszych ma przeciwników pod koniec sezonu, bo tych najtrudniejszych miała drużyna Warty na początku tej rundy. No a poza tym, no to właśnie mamy MKS Będzin i Espadon i o ile ten Espadon jest punkt nad Będzinem, jeśli się nie mylę, upewnię się tylko, tak, dokładnie tak, no to ma tych zwycięstw o dwa mniej, więc jeśli tylko Będzin zdoła nadrobić ten jeden punkcik, a patrząc na postawę i formę zespołów obu w ostatnich kolejkach, no to wydaje się, że mają na to duże szanse Będzinianie, no to z automatu wskakują przed Espadon i to, bo tak jak mówię, to nie jest różnica jednego zwycięstwa, a dwóch, czyli taka, którą już ciężko będzie Espadonowi nagle nadrobić. Więc no dla Będzina w zasadzie dojście Szczecina, jeśli chodzi o ten jedyny najmniejszy punkcik, którego już brakuje, mimo że Będzin ma dużo gorszy bilans setów, no to powoduje, że w zasadzie pozwoli to zapewnić sobie już spokojne utrzymanie bez konieczności gry w barażach. Kilka sezonów temu właśnie Skra Bełchatów między innymi straciła na tym, że po liczbie punktów nie liczono liczby zwycięstw, tylko bilans setów, a z kolei teraz sytuacja taka nietypowa miała miejsce w Lidze Rosyjskiej od tego sezonu. Najpierw liczy się liczbę zwycięstw, później dopiero liczbę punktów, no i przez to zespół Uralu Ufa, mimo że miał 5 punktów więcej nad Nowokuibyszewskiem, nie awansował do playoffu, bo mieli o jedno zwycięstwo mniej i bardzo właśnie nad tym ubolewał trener Daniele Bagnoli, trener Uralu Ufa, także różne sytuacje z tego wynikają, niektórzy na tym zyskują, niektórzy tracą, ale w tym przypadku w naszej lidze akurat rzeczywiście warto o tym pamiętać i na to zwracać uwagę, bo czuję, że w przypadku wyjścia ze strefy barażowej to będzie miało znaczenie. To co, to może jeszcze na chwilę wrócimy do tego dołu tabeli tych trzech ostatnich drużyn, no bo tutaj pan od WF-u, nasz wierny słuchacz w dyskusji ze mną akurat zadał pytanie, czy uważasz, że dwunastka czy szóstka może, która złożona z najlepszych zawodników trzech ostatnich drużyn, tak czy inaczej miałaby problem z utrzymaniem się w plus lidze, czy też ominięciem baraży. No i tutaj pytanie do was, panowie, no ja jakiś tam w głowie swój skład mam, natomiast pytanie, kto według was z tej trójki Łuczniczka Bydgoszcz, czy BBTS i Dafi z Połem Kielce, którzy zawodnicy z tych drużyn mogliby wystąpić w takim, nazwijmy to, meczu All Stars, walki o utrzymanie. Znaczy ja powiem tak, czy taka drużyna miałaby szansę na utrzymanie? Myślę, że tak, z tego względu, że no jednak jak spojrzymy, to wcale ta różnica w tabeli to nie jest jakaś kolosalna, to nie jest tak, że są te trzy zespoły, potem długo nic. No jest to tam niecałe te 10 punktów. Pamiętamy, że problemy właśnie Łuczniczki zdrowotne
Pamiętamy fatalny start BBTS-u, no zresztą Kielce też zaczęły słabo. Pamiętamy, że Kielce grały prawie pół sezonu bez atakującego nominalnego. Też ewidentnie od momentu, kiedy przyszedł Tomislav Dokić i myślę, że też od momentu, kiedy Jakub Wachnik wrócił na przyjęcie, bo to też bardzo jest istotne, Kielce też zaczęły grać dużo lepiej. No jeśli chodzi o te nazwiska, no to myślę, że tak, na ataku no to chyba żaden nie będzie miał z nas wątpliwości, że jednak w tym sezonie to jest zdecydowanie Bartek Filipiak. On wielokrotnie ciągnął grę Łuczniczki. Myślę, że po powrocie, po kontuzji, to co pokazuje w bloku, Mateusz Sacharewicz też spokojnie go uprawnia do tego miejsca na środku. I to są takie, moim zdaniem, dwa najpewniejsze punkty. A dalej już można, myślę, zacząć się powoli zastanawiać. Ja bym postawił na pewno na Kubę Wachnika, to o czym mówiłem przed chwilą, że po powrocie jego na przyjęcie on zaczął grać naprawdę bardzo dobrze. Postawiłbym na Piotrka Łukasika, o tym też mówiliśmy, bo on był najrówniejszym punktem chyba tego Bielska. No a dalej to już takie oczywiste to chyba nie jest. Ja myślę, że do pary z Mateuszem Sacharewiczem postawiłbym na Bartosza Cydzińskiego. A pozycja libero? Jak myślicie? Ja stawiam na Adama Kowalskiego z Łuczniczki Bydgoszcz, ale myślę, że pomimo tej, powiedzmy, gdzieś tam nieudanej akcji, którą Czunkiewicz zawalił w meczu z Będzinem, to uważam, że on też daje radę. Jest, no, dokładnie, myślę, taką, całkiem, dokładnie taką samą myśl miałem. Całkiem niezłym libero jest, no bo on chyba na wypożyczeniu z Gdańska. Tak, tak. I ma dobrą zagrywkę. Nie wiem, no, tak trochę żartuję, bo pamiętam jego czasy właśnie z gry w Gdańsku, kiedy wchodził zadaniowo na zagrywkę i zagrywał plotem i bardzo często to Andrea Anastazji wykorzystywał. Tak, tak, tak. Więc on, no faktycznie, on nawet mógłby w Gdańsku pełnić rolę takiego, jeżeli by wrócił oczywiście i Anastazji byłby chętny, żeby z jego usług korzystać, no to on mógłby pełnić funkcję takiego zadaniowca też. Tylko przypomnę, że Andrea Anastazji ogólnie chyba się lubuje jednak w takich próbach wstawiania libero na zagrywkę, bo zdaje się, że w meczu w Ergo Arenie z Oniko, to była chyba druga kolejka, Fabian Majcherski wszedł właśnie na zagrywkę i też tam asa jakiegoś posłał. A propos takich grających libero, to chyba też Kuba Popiwczak swego czasu w Jastrzębiu dosyć często wchodził na zagrywkę. Jeszcze grał tam chyba Damian Wojtaszek. Ja jeszcze w dawnych czasach pamiętam Pawła Kucińskiego, który też na zagrywkę wchodził do drugiej linii w barwach PZU AZS-u Olsztyn. Wtedy Richie Lambert w podstawowym składzie, a Paweł Kuciński, więc tak jeszcze wracając do czasów prehistorycznych już trochę, jeżeli chodzi o naszą ligę. Więc tak, więc co do środka zgadzam się z wami. Jeszcze może tak, żeby dodać trochę, nie wiem, większą liczbę zmiennych w tej całej układance, to rezerwowi. No to rezerwowy atakujący chyba jednak Olek Krikun. Wiecie co, bo tak doszliśmy już do rezerw, a w sumie chyba nawet wiem dlaczego nie zajęliśmy się rozgrywającym. Ale chyba wiem dlaczego, bo po prostu wybór jest bardzo trudny. I to też jest tak, że trudno jest rozgrywającego ocenić, kiedy no nie masz okazji oglądać go na co dzień, tak? No statystyki cokolwiek ci powiedzą o tym, jak wygląda gra, nawet jak wspomniany Bartosz Cydzyński, ale nic ci nie powie to o postawie rozgrywających, natomiast na tyle, na ile widziałem, no to na pewno nie szukałbym ich w Kielcach, bo myślę, że Przemysław Stępień, no co go widziałem, to po prostu wyglądało to kiepsko. W Bielsku Białej chyba dwóch dość równych rozgrywających, tak? No bo tam Maciończyk i Pikok. Tak, i oni grają bardzo wymiennie, bardzo bardzo podobnym czasie na boisku korzystają z nich obaj trenerzy. Przy czym wydaje mi się, że tam z Harrisonem Pikokiem po prostu też z tego co kojarzę, to przewijały się takie informacje, że on miał sporo problemów zdrowotnych w tym sezonie. I ja właśnie chyba jednak na niego bym postawił, gdybym tak miał wybrać ze wszystkich. To jest jednak raz, że no chyba najbardziej doświadczony rozgrywający, a przynajmniej na równi z Edgardo Goasem z tego grona, bo jednak no sporo meczów na naprawdę wysokim poziomie, jeśli chodzi o reprezentację Australii, która przecież pamiętamy, że grała nawet w Final Six raz Ligi Światowej. Także no myślę, że właśnie gdyby był zdrowy w pełni, no to Harrison Pikok z tego grona. Natomiast ja jeszcze tutaj wrócę do środkowych, bo wy się zgodziliście co do Cedzińskiego. Ja myślę, że jeszcze warto byłoby rozważyć postać Maksima Morozoła, czyli środkowego, Dafi z Połem Kielce. On faktycznie myślę, że zresztą Kielce zawsze miały taki talent do wyciągania takich zawodników troszkę znikąd. I to zarówno jeśli chodzi o zawodników polskich, no bo przecież choćby Mateusz Bieniek, to był taki siatkarz, który gdzieś tam no, nigdzie w żadnym innym klubie szansy po prostu nie dostał. Nikt na niego nie chciał postawić, Kielce postawiły.
No i też pamiętam choćby Andreas Takfan. Andreas Takfan, dokładnie o nim chciałem powiedzieć, który przecież trafił do Friedrichshafen, gdzie swoją drogą Vital Heyn przystawia go na przyjęcie w tym momencie. Nawet ten Peter Wolfhard Steiter, tak się zdaje, to czytało, czyli Austriak w ubiegłym sezonie też całkiem ciekawa postać. Oczywiście ktoś powie, no jak po co ściągać takich obcokrajowców, którzy tam nie są gwiazdami ligi. No dobrze, no ale jak się ma zespół gdzieś tam z najniższym albo prawie najniższym budżetem, no to no, trzeba mierzyć siłę na zamiary. A w Kieltach przecież też sezon spędził Niko Pęczew, także raczej nie zatrzymało to jego kariery. Można powiedzieć, że wręcz pozwoliło zdobyć ogrania w naszej lidze, także to nie jest najgorszy przystanek w karierze na pewno, tak można powiedzieć o kieleckim zespole. Wracając z tej dygresji, no to mamy podstawowego atakującego, mamy środkowych, dwóch i tutaj jeszcze Maksim Morozał, którego awizuje do właśnie takiej szóstki Michał. No i przyjęcie, no to tutaj faktycznie wspominałeś Michale Kubę Wachnika, Piotrka Łukasika i kto ewentualnie dalej? W zależności od stanu zdrowia myślę, że w tej czwórce przyjmujących umieściłbym Metodiego Ananiewa, natomiast mam problem z czwartym przyjmującym. Musiałbym się dobrze zastanowić, kogo bym wybrał. Z Metodiem Ananiewem się zgadzam, bo i to też jest dla mnie dość pozytywne zaskoczenie. Fakt, że ja może byłem spaczony gdzieś tym, że on po prostu no, nie miał okazji swoich umiejętności zaprezentować przez kontuzję w trakcie poprzedniego pobytu w lidze. No sam trener Bednaruk mówił, że to jest bardzo duże ryzyko, no ale z pewnych względów takie ryzyko ten zespół musiał podjąć. Na razie mi się zdaje, że źle na tym nie wyszli. Dokładnie. I kogo jeszcze bym widział? No to w Kielcach stary dobry Maciej Pawliński, więc no Maciek Pawliński, ale to już jest jego gorszy sezon. Ja go zawsze ceniłem. Uważałem go za zawodnika wręcz niedocenianego, ale ten sezon już jest ewidentnie gorszy i wydaje mi się, że też brakuje trochę partnera Kubie Wachnikowi na przyjęciu w Kielcach. Może w Bielsku Białej, no myślę, że nie Bartek Janeczek, no bo przyjmujący jednak powinien przyjmować, a to jest jednak no, dawny nominalny atakujący, który ma z tym przyjęciem bardzo duże problemy. No zależy od tego, jak chcielibyśmy taką drużynę złożyć. Czy to byłby układ, powiedzmy, dwóch zbalansowanych przyjmujących, czy przyjmujący ofensywny i defensywny. Ale ja myślę, że taki układ Kuba Wachnik i Piotrek Łukasik, to by mogło działać. Nie mam już nic więcej do powiedzenia, gdyż znowu nie zostałem dopuszczony do głosu. Biorąc pod uwagę, jak taki zespół byśmy chcieli złożyć, to mi się wydaje, że jeśli ten czwarty przyjmujący byłby taki młody do ogrywania, to pewnie warto by dać szansę Jakubowi Szymańskiemu. Czyli mówimy jako potencjał na przyszłość. Jako osoba. Która może gdzieś w perspektywie sezonów dwóch. No ale w polskiej lidze siatkówki wyglądałoby to tak, że on miałby kontrakt na jeden sezon, zagrałby jeden dobry sezon i został podkupiony przez drużynę z góry, więc to niestety trochę tak brutalnie, ale tak to wygląda w przypadku tych drużyn z nieco niższym budżetem. No, albo zagrałby jeden dobry mecz i byłby wciskany do reprezentacji. Tak też mogłoby być, a już zwłaszcza gdyby był rozgrywającym. No dobrze, no i chyba na tym zakończymy tutaj naszą dyskusję o tym, co w dole tabeli. No, wnioski są takie, że Kielce możemy już chyba żegnać, tak? A raczej z kolei Zawiercie nie ma się co specjalnie martwić. Dalsza część wniosków, myślę, że właśnie żegnamy Kielce, Bielsko ma wszystko przed sobą, wszystkie szanse jeszcze otwarte. Uczniczka Bydgoszcz walczy o pozostanie w strefie barażowej, no i kto do pary z Bydgoszczą? Ewentualnie jeśli oni by zostali w strefie barażowej, to kto z nimi zagra w barażach? Ja myślę, że Szczecin. Czyli co oznacza, że na pewno nie będzie to Szczecin. Ja myślę, że Będzin, więc na pewno będzie to oznaczać, że nie będzie to Będzin. Nie, myślę, że Będzin złapał dobrą formę i chyba Rafael Araujo ich poprowadzi do utrzymania, bo te ostatnie kilka spotkań ma naprawdę bardzo imponujące. No i samo to, że było blisko urwania punktów w Zaksie, która już z samym Dero, bo to też istotna informacja dla fanów siatkówki, że sam Dero po kontuzji pojawił się już w składzie i na boisku Zaksy, Kędzierzyn-Koźle. No to myślę, że to też jest znak bardzo dobry dla kibiców z Będzina i myślę, że oni i Zawiercie się wyratują, natomiast Espadon już nie. I tutaj się zgadzam z Michałem, no ale klątwa zadziała. Ja trochę kibicuję Espadonowi Szczecin, także pomimo tej serii trzech zwycięstw Będzina, no nie wiem, jakoś nie jestem taki pewny, że oni ponad tą strefę barażową się wywindują. Zwłaszcza, że też nie mają łatwego kalendarza, bo oni grają i z Resowią, ze Strzemskim Węglem na pewno z Zawierciem
i ostatni mecz to będzie wyjazd do Olsztyna, więc też łatwego grania nie mają. No kurczę, akurat tam właśnie zawiercie zdecydowanie jest w lepszej sytuacji od obu tych drużyn. Dlatego zakładam z góry, że raczej zawiercianie się specjalnie nie mają co o te baraże obawiać. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten 24 testowy, tak to może nazwijmy, próbny format odcinka podzielonego na części. Tym bardziej dlatego będziemy was prosić właśnie o jakieś opinie, o ocenę tego, jak wam się to podoba, czy kontynuować w tej formie, czy wrócić do formy poprzedniej, a może macie jeszcze jakieś pomysły. No natomiast jak zwykle z wielką przyjemnością było nam się tu spotkać i troszkę podyskutować, także dla was, za co serdecznie wam dziękujemy. Michał Kwietko-Bębnowski. Piotr Złoch, ja tylko jeszcze dodam bardzo szybko. Mam nadzieję, że nasza trylogia nie wynudzi was tak bardzo i nie zajmie wam aż tyle czasu jak trylogia Sienkiewiczowska. Taką mam nadzieję, nieśmiało. Myślę, że z konsumpcją tej treści pójdzie wam trochę szybciej. Ja też się z wami żegnam. Filip Korfanty. Dziękujemy i jeszcze raz właśnie prosimy o opinię, jak wam się podobało to ten zmieniony szósty set. Dzięki i do usłyszenia już za około tydzień.